Cześć, nazywam się Marcin Carpezo. Szósty raz już tutaj. Bardzo miło mi z tego powodu. Niestety na te sześć razy to piąty raz jestem chory, także przepraszam Was, że trochę mogę czasem nie domagać głosem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o tym, że jako ludzie zainteresowani bezpieczeństwem, czy obecni w bezpieczeństwie aplikacji, rozwiązań na bardzo różnych etapach, możemy tak naprawdę starać się edukować, też myśleć o tym jak, za, jak zapewnić to bezpieczeństwo nie tylko naszą infrastrukturą, nie tylko naszym bezpiecznym kodem, ale też przede wszystkim myśleniem o aplikacji od początku, designem. Pokażę Wam kilka przykładów na to. Ja w swojej, prywatnie, zawodowo jestem też administratorem, DevOpsem. Staram się już tego robić coraz mniej, Na, e, prowadzę też warsztaty z cyberbezpieczeństwa, zarówno dla zwykłych użytkowników organizacji pozarządowych, e, dla firm, jakieś audyty, tego typu rzeczy się zdarzają. E, I tak w zasadzie ta prezentacja jest takim nie wiem, podsumowaniem trochę ostatniego roku, czy ostatniego półtora roku e, obserwowania tego, co się dzieje. E, także kolejno porozmawiamy sobie o takim... Bo to słychać, że w takim zakresie tematycznym, czyli określimy najsłabsze ogniwo, gdzie rzeczywiście mamy problemy, co jest największym zagrożeniem, i później drogi walki z tym zagrożeniem właśnie przez UI, UX-a, komunikację, domyślne ustawienia, hasła i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze będą dwa, dwa mniejsze, mniejsze tematy związane ze smart urządzeniami, które też są dużym zagrożeniem. I najsłabszym ogniwem są użytkownicy. Co byśmy nie zrobili, jakbyśmy nie zabezpieczyli naszej infrastruktury. I to właśnie użytkownik, który nie zwrócił uwagi na maila, którego dostanie, który kliknie tam, nie tam, gdzie powinien. E, jakby w momencie, w którym nasza aplikacja, nasza, e, nasza usługa jest całkowicie bezpieczna, mamy zaszyfrowaną bazę danych, mamy hasła, nie narażamy się na ataki. Typu, to chyba były laleczki w Niemczech w zeszłym roku, smart laleczki, które miały niezabezpieczoną hasłem bazę MySQL, do której po prostu można było wejść. Nastąpił duży wyciek. Efekt był taki, że na podstawie wniosku Watchdog'a do, do rządu niemieckiego, posiadanie tej laleczki zostało uznane za akt szpiegostwa. Więc laleczka została wycofana i wszystkie obecne egzemplarze musiały być usuwane, ponieważ. Laleczka w tej bazie danych trzymała nagrania głosu rodziców, nagrania głosu dzieci, hasła, rozmowy, wszystko co, było, wszystko, w zasadzie cały dostęp do tej laleczki, wszystko co ona zapisywała. I takich przypadków mamy więcej i więcej i więcej. Tutaj akurat jest niebezpieczna infrastruktura. Ale idąc dalej, możemy mieć naszą usługę rozwalaną socjotechniką. Weźmy takiego Gmaila, który, no, przez Gmaila ile zagrożeń trafia do użytkowników? Bardzo dużo. Jak trafia? W taki sposób. Dostają sobie maila, w którym mamy odtworzoną w treści część interfejsu załącznika. I kliknięcie na ten załącznik powoduje wejście do podstawionej strony zaloguj się z Google. Drugi przykład otwórz Google Docs. To są dwa, dwa obrazki, dwa elementy interfejsu, które korzystając z Gmaila, tak jak miliony czy miliardy użytkowników na całym świecie znamy bardzo dobrze. I nawet nam może się zdarzyć, że w coś takiego klikniemy, mimo tego, że spodziewalibyśmy się tego normalnie znacznie niżej w interfejsie, prawda? I to są te dwa przykłady, kiedy taką naprawdę bardzo prostą sezę możemy rozwalić użytkownika. I jakbyśmy nie mieli, bez, nie, nie mieli bezpiecznego tego Gmaila, to w ten sposób nasi użytkownicy mogą trafiać na masę zagrożeń. Kolejny element, elementów wyżytelniający komunikację naszej usługi. I tutaj mamy podstawowego maila z takie maile do nas przychodzą, czysty tekst, masz aktywną usługę wysyłki szyfrowanych wyciągów i tak dalej, dostajemy załączniki w HTML lub PDF, których otwarcie często też może być szkodliwe dla naszego komputera, szczególnie jeśli korzystamy z Adobe lidera, czy po prostu tworzymy w naszej przeglądarce kod, który się zdanie wykona i zhakuje użytkownika. Później mamy element, i to, to akurat już jest mail podstawiony: to już jest socjotechnika. Dostęp do Twojego konta został zablokowany. O, nawet mam. E, prosimy się zalogować. I na tamten czas ten element stopki z kapitałem, i tak dalej, się zgadzał. I w moim miejscu pracy na ponad 400 użytkowników, 10 w to kliknęło. A tylko czwórka z nich była klientami tego banku. A oni zaczęli tam wchodzić, wypełniać imię, nazwisko, PSL, yy, nazwisko rodowe matki, yy, nie wiem jak się wabi twój pies. Coraz głupsze kolejne pole i część z nich na tym odpadała. Ale też znaczna część użytkowników przeszła do końca. Oczywiście, tego typu formularz, jak to w większości przypadków się teraz dzieje, niezależnie od tego, na którym momencie odpadniemy, zapisuje te dane i przetwarza je. I to już jest element troszkę bardziej powiedzmy, zaawansowanej sekcji techniki, chociaż w tym wypadku. Mamy jeszcze przynajmniej w miarę składną, w miarę składnie napisane po polsku. Ile takich maili codziennie dostajemy podstawionych, gdzie tej składni, no ona bardzo mocno leży i to jest to, co nas alarmuje. Także te dwa przykłady normalnego maila bez linku, wydawało się, że to jest całkiem w porządku, jeśli nie ma żadnego linku do kliknięcia do banku. Z linkiem to akurat podstawione. I można lepiej. Jak? niektóre banki robią to tak, że wysyłają nam załącznik, do którego otwarcie to chyba Raiffeisen na przykład robi. E, potrzebujemy jeszcze hasła, które dostajemy co miesiąc SMS-em. Że dostajemy SMS-a, e, do tego e, wystawiamy ci e, wyciąg z twojego konta, żeby go otworzyć potrzebujesz takiego i takiego hasła. I to w zasadzie wydaje się już bardziej w porządku, ale kolejne wycieki są naprawdę dla nas tragicznych skutkach. Tutaj wam to pokażę na mojej przeglądarce, bo mi się troszkę rozjechało. Chodzi dokładnie o to pole. W tym polu mamy, jest to wycinek ogromnej bazy danych z NETI, która wyciekła w zeszłym roku, w lipcu. Wyciekło 18 terabajtów takich danych i tam są numery telefonów, tam są Adresy zamieszkania, tam są numery telefonów komórkowych. Wyciekło tego w cholerę. I co nam w tym momencie daje to, że wysyłamy na SMS-a, skoro możemy wysłać każdemu? tak Dostaliśmy taką jedną wielką książkę: Jak sobie techniką opieść Polaka? Bo wśród tego, teraz chwilkę będę musiał pocelować za to Was, przepraszam. Ale jest takie jedno ważne zdanie tutaj. O. Wśród tego mamy też komentarze związane z rozmową z telemarketerem. To była baza danych, która zawierała wypełnione formularze, które się działy przez lata w NETI, kiedy użytkownik chciał coś zamówić przez internet, czy zamówić sobie kontakt przez internet, chciał zamówić usługę bez kontaktu z telemarketerem, albo jeśli telemarketer rozmawiał z kimś o rezygnacji, aktualizacji, przekonując go do nowej usługi. I z tego trzeciego rekordu, dokładnie z tego komentarza, bez szczegółów poczekam. Dowiadujemy się, że z pewną panią na temat usługi internet do 100 megabitów na sekundę rozmowa trwała godzinę, bo tam troszkę dalej będzie mieli Kiepsko się celuje, bardzo przepraszam za to machanie. No ale to już może po prostu wierzycie mi na słowo. Tutaj jest informacja o tym, kiedy się rozmowa zaczęła, kiedy się skończyła. Trwała godzinę. Przez godzinę możemy z panią porozmawiać o niczym. Jeśli po godzinie rozmowy na temat usługi bez szczegółów poczekamy, możemy do niej wrócić. Dalej mamy, tam troszkę wyżej jest pan, który z tego co wiem w życiu nie korzystał specjalnie z internetu, miał go dla swoich córek i w dodatku zapis związany z jego rozmową to jest rezygnacja z usługi. Natomiast co wyciekło na jego temat? Oczywiście adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dalej znajdziemy jeszcze adres zamieszkania. Numer telefonu domowego. I to są tylko raptem 3 rekordy z 18 gigabajtów danych, które wyciekły. Więc w tym momencie e, wysyłanie. Tu. Proszę się, odpal. <grywy> Chciałem po prostu odpalić moją prezentację. Wszystko jedno od którego. No, ja już A, <laughs> Tak? O, super. Dziękuję bardzo za pomoc. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Także niezależnie od tego, czy będziemy wysyłali sformułowane załączniki, czy będziemy wysyłali sms -y, mamy strasznie duży problem. I to w zasadzie jest coś, gdzie ja na przykład nie jestem w stanie zaprezentować gotowego rozwiązania, jak to zrobić dobrze, żeby będąc bankiem. Wysłać swojemu użytkownikowi billing czy tam y, listing jego operacji z danego miesiąca. Bo wydawałoby się, że super jest to fajne szyfrowanie, ale to wcale nie wystarcza. Każdego możemy w ten sposób podejść. Co na to, Giodo? Giodo jest strasznie zacofana w tym temacie. Giodo na to nie ma rozwiązania. Giodo ci nie zaprezentuje w tym momencie: zrób tak, a wtedy będzie wszystko bezpiecznie. Musimy oczywiście rejestrować bazy danych, musimy przechowywać, e, musimy przechowywać zgodnie z e, prawem, rozporządzeniami informacje. Ale Giodo za, za takie wycieki nie ma obecnie takich kar. A nawet jeśli, to dobrym przykładem są właśnie z tego slajdu dwie kolejne firmy Yahoo! Dropbox. Dla tych firm i to jest taki bardzo ciekawy wniosek, chyba z jednego posta z ubiegłego roku. E, właśnie, bo dowiedzieliśmy się co: że z Yahoo! przez lata wyciekło e, 500 milionów danych użytkowników. Oni się nie pochwalili kiedy dokładnie, w jaki sposób. Powiedzieli, że ogólnie tyle wyciekło. No i wszyscy byli zszokowani. Co ciekawe, bardzo podbiło to ak wartość akcji Yahoo! Ponieważ nagle użytkownicy dowiedzieli się, że upadająca firma, o której w zasadzie słyszymy tylko wtedy, kiedy A coś zamyka, B ktoś chce ich kupić najczęściej Microsoft, to w zasadzie o oni tylko wtedy. Nagle dowiadujemy się, że oni mają 500 milionów użytkowników i wszystkich proszą teraz o zmianę hasła. Jakim cudem? Bardzo to wywindowało do góry akcję Yahoo! Drugi Dropbox. Słucham? Na przykład. Drugi przykład: Dropbox. Tutaj wiemy trochę więcej. W zeszłym roku 26-28 milionów, yy, milionów użytkowników zostało wystawionych na zagrożenie, wyciekły ich dane. Jak padł Dropbox? Ktoś z księgowości, zresztą podobnie bardzo jak Netia, to są takie dwa fajne przykłady, bardzo podobnie jak Netia. Ktoś z księgowości dostał zainfekowany załącznik, otworzył go i dalej, kiedy jeszcze ten komputer jest zdobyty, to chodzili sobie po sieci, aż trafili do kogoś dostępną do bazy danych. Wyciekła baza danych, opublikowali jej zawartość. Podobnie padła Netia. W przypadku Neti mamy jeszcze dodatkowe okoliczności, bo to tam byli Białorusini, którzy chcieli protestować. Przy okazji jeszcze chyba był Obama w Polsce jakoś tak. Trochę tutaj możemy mówić o takim nowoczesnym napadzie na bank XXI wieku, bo dodatkowymi okolicznościami w tym samym dokładnie czasie w serwerowni NETI w Warszawie miał miejsce alarm przeciwpożarowy. I na 90% to jest dokładnie ten sam czas, kiedy te, dane, kiedy te 18 terabajtów danych zostało, gigabajtów danych zostało wytransferowanych z NETI. Więc z dużym prawdopodobieństwem, Ukraińcy podtrzymając się gdzieś tam pod kogoś, wywołali alarm przeciwpożarowy. I mając zasłonę dymną mną, wytransferowali dane tak, żeby nikt tego nie zauważył. Przecież Netia jak reagowała? Przez bardzo długi czas w ogóle zaprzeczała, że coś takiego miała miejsce. Tak sobie ładnie to widać, jak chyba na niebezpieczniku prześledzicie tego posta, który o tym informuje. Więc najpierw informowały media, informował niebezpiecznik. Potem dopiero Netia się przyznała, ale też nie wydała oświadczenie, nie informowała swoich użytkowników. Ci już zaczęli w międzyczasie dostawać masę informacji na ten numer. Wyciekły pańskie dane, bardzo przepraszamy, albo yy, na maila. Z powodu wycieku pańskich danych, no bardzo przepraszamy, bardzo nam przykro. Yy, przygotowaliśmy dla Pana specjalną ofertę, która jest w tym załączniku, tam w tym pliku ZIP, w tym pliku DOC, w tym pliku PDF. Mija półtora roku od tego wycieku, oni cały czas dostaję takie SMSy, takie maile. I o ile w przypadku ludzi w naszym wieku, jak tutaj chci, nie mówiąc o naszym poziomie ograniczenia technologicznego, ale w przypadku zwykłego użytkownika. To jest naprawdę bardzo duże zagrożenie. I to dotyczy starszych, dotyczy młodszych, dotyczy ludzi w średnim wieku. Tam mamy informacje w tym wycieku, który wam przed chwilą pokazywałem, z jakiej przeglądarki, z jakiego adresu IP ktoś korzystał, kiedy wypełniał formularz internetowy. Naprawdę bardzo dużo można z tym zrobić. Jeśli tylko chcesz się komuś zaszkodzić, złapać do tego dostęp, masz jedną wielką encyklopedię, jak schakować Polaka. Najczęściej socjotechnika. I wcale nie trzeba się bardzo starać. I... Jest to sytuacja, w której my się już teraz znajdujemy. I to nie jest tak, że możemy z tym coś. Oczywiście na zabezpieczenie infrastruktury. Bardzo fajnie możemy to robić, możemy nad tym pracować. To jest nasze zadanie. Ale musimy się zastanawiać, jak uruchamiając kolejne usługi, jak cały czas świadcząc usługi naszym użytkownikom, możemy zapewniać ich bezpieczeństwo. Jak możemy podnosić to bezpieczeństwo? Co możemy zmienić w interfejsie, żeby to się drugi raz nie wydarzyło? Czy żeby jeśli to się raz już wydarzyło, to żeby. żeby ich ochronić przed takimi rzeczami. I teraz wrócimy troszkę wcześniej do naszego Gmaila. Co możemy zrobić, kiedy na przykład mamy tego Gmaila, wyciekły nasze dane. Mamy taki duży problem tych podstawionych elementów interfejsu. I w przypadku Gmaila dosyć ciężko mówić o tym, że słuchajcie, zmienimy interfejs. Bo w tym momencie trafiamy na miliony, miliardy użytkowników, którzy mają bardzo duże przyzwyczajenia. I z tego co pamiętam, każdą nawet najmniejszą zmianę interfejsu naprawdę ciężko przechodzą. Więc nie możemy im tak po prostu, nie wiem, odcić czegoś z czerwonym paskiem, wyrzucić to gdzieś na bok, tak żeby było poza wiadomością. Gdybyśmy mieli coś nowego, super. Dokładnie tak zróbmy. Zróbmy tak, żeby tego typu element, mimo tego, że wygląda jak element naszego interfejsu, żeby był tak umieszczony, że umieszczenie go w treści wiadomości będzie wyglądało zupełnie nie na miejscu. Natomiast w tym wypadku najprostszym działaniem wydaje się coś, co robią szczególnie na Androidzie, czy w aplikacjach mobilnych, poszczególne aplikacje typu Instagram, chyba Facebook też to powoli ma, na pewno ma to Pinterest. Jeśli klikasz w jakiegoś linka, to oni ci wyświetlą jeszcze dodatkowe okno z powiadomieniem, wyświetlą ci adres, na który idziesz i otwórz w zewnętrznym przeglądarce. Coś takiego można zastosować też tutaj. Jeśli klikamy na linka, który wychodzi poza Gmaila, poza Google'a i rzeczywiście nie jest dodanej usługi, słucham, dostaniesz mikrofon to super ale tak działa jak, y, jest taki jakiś JavaScript tam zainstalowany pewnie jak go wyłączysz to to, mm -hmm. to nie działa ale jak najdziesz na linka jakiegokolwiek na Google to pokazuje się oryginalny y, oryginalny że tak powiem url tak no ale no, jak, no, jak linka robisz jest... Network tam y, znaczy podglądanie tego ruchu sieciowego to najpierw jest przekierowanie super ultra szybkie do Google, mhm. i dopiero później do oryginalnej strony, więc oni też potrafią wyświetlić taki phishing albo coś no nie. No tak, ale takie rzeczy cały czas przechodzą. To nie jest jakieś bardzo stare. No wiem, właśnie. I w tym wypadku dokładnie to, o czym myślę, to nie korzystanie z tego. W zasadzie to jest bardziej mechanizm przeglądarki, że kiedy najedziesz, chwilę przytrzymasz, to widzisz, yy, to widzisz yy, oryginalny link. To jest coś, czego powinniśmy w ogóle uczyć użytkowników od małego. Zanim coś klikniesz, to kurczę, zaczekaj te dwie sekundy na żeby się no, wyświetliło. Tak. Ale to, o czym mówię, to wyświetlenie dodatkowego okna na górze, na samym tym. To jest Twój adres, pod który idziesz. Czy na pewno chcesz przejść? To może być troszkę upierdliwe, ale bezpieczeństwo podnosi naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Tak, żeby użytkownik zobaczył i upewnił się, że, no nie wiem, tam nie ma, nie ma gogla. Są jeszcze tego typu maile, które przychodzą z translatora. To z tym pewnie też mieście do czynienia. I wtedy mamy troszkę trudniejsze zadanie jako przy ostrzeganiu użytkownika, bo on jak na to najedzie to zobaczy tam bezpieczną domenę translatora Google, a. Bing, coś tam. No i to, to, to już trochę usypia czujność kiedy widzimy nazwę dużej marki w domenie, i z tym też jest, to, to też jest dosyć problematyczne. Także to nie, nie jest to nie jest to dziedzina, w której mamy dużo rozwiązań na, pro, na ogromną ilość problemów, z którymi się spotykamy codziennie. Dlatego w zasadzie uważam i zwracam Waszą uwagę, że to nie jest tylko kod. Że tak naprawdę, tak jak tutaj siedzimy i jesteśmy nazwijmy to specjalistami od zabezpieczeń, administratorami infrastruktury, to drugą część tej sali powinni stanowić na przykład designerzy, którzy też siedzą i słuchają o tym, jak ludzie wpadają, jak ludzie obrywają, jak nieraz załamuje się ich całe wiem, życie online, jak wyciekają ich dane, jak można ich obrobić z całego dorobku życia, a to też się przecież zdarza. Przejdźmy troszkę dalej. Drugi rozwiązanie zróbmy sobie własną aplikację. To jest bardzo często stosowane, no już mamy to w każdym banku. Prędzej czy później, w zasadzie już chyba większość banków dołączyła. Niektóre dołączyły lepiej gorzej. Blik jest w sumie fajnym rozwiązaniem, jak można to zrobić lepiej. Ale to też nie jest do końca bezpieczne, szczególnie dla użytkownika, bo w zasadzie bezpieczeństwo dla użytkownika tego typu aplikacji możemy zapewnić wtedy, kiedy ma przynajmniej. Hasło do odblokowania ekranu, najlepiej kod, a nie szlaczek. O czym mam nadzieję wiemy, że szlaczek jest najgorszą opcją zabezpieczenia naszego ekranu, bo najczęściej mamy brudne palce. Więc jeśli ktoś się dostanie do naszego telefonu, to te najczęstsze ruchy wykonywane na telefonie jesteśmy w stanie odgadnąć szlaczek. W Polsce to jeszcze może nie ma racji bytu, ale w Stanach jest taki temat, że jeżeli masz ślaczek, to policja może cię zmusić do odblokowania tego, bo to nie jest jakiś tam szyfr czy coś takiego, ale jeżeli masz PIN podany, to już nie mogą cię zmusić, że tak powiem, oficjalnymi prawnymi środkami do tego do odblokowania tego telefonu. Tak. Nie, wiem jak, nie wiem, jak to w Polsce. E, no w Polsce jeszcze pod tym względem jesteśmy bezpieczni, gorzej w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej A, Brytanii, tak. jeśli masz zaszyfrowanego laptopa i na żądanie go nie odszyfrujesz, mają szansę zamknąć, mają pełne prawo zamknąć A, tak, tak, tak. To wyjaśnienie więc o ile nie podróżujemy dużo za granicę to yy, to pod tym względem też oczywiście może być ciężko tak ale musimy starać się zabezpieczyć. też co innego jest odblokowanie na żądanie policji a co innego jest zabezpieczenie naszego telefonu przed zostawieniem go w kafejce internetowej nie, internetowej, nie internetowej, w kawiarni na chwilę bo pójdziemy do toalety i w tym momencie ktoś się dostanie do naszego telefonu. No już tam patrzeć że skorzysta z jakiejś aplikacji ale bardziej że nam coś zainstaluje. Co nie jest jakimś bardzo dużym wyczynem. Także, żeby takie rzeczy załatwiać, musimy korzystać i bardzo dużo myśleć, tworząc aplikację, jakąkolwiek. Internetową, komputerową, mobilną. Cokolwiek już nie robi, musimy myśleć bardzo dużo o domyślnych ustawieniach. I co więcej, kiedy coś nowego dodajemy, to nie może być opcja, słuchaj, teraz dla podniesienia Twojego bezpieczeństwa skonfiguruj sobie, nie wiem, pokazywanie się okienka potwierdzającego adres. Tylko musimy to odblokowywać na starcie, bo użytkownik za nas tego nie zrobi. I o tym też musimy bardzo dużo myśleć i jak najmniej eksperymentować. To też jest straszny problem, bo często musimy, jakieś, mając problem y, związany z padającymi naszymi użytkownikami, y, musimy działać szybko. Często wtedy pod. Y, z, w stresie tak, czy pod, y, pod takim napięciem i, i tym że im dłużej zwlekamy z działaniem tym więcej użytkowników pada. Można podjąć jakąś głupią decyzję czy zrobić coś co z punktu widzenia UXa rozwali korzystanie z naszej usługi. Będzie bezpieczne ale użytkownicy przestaną z tego korzystać, przeniosą się gdzieś indziej. I tak też możemy sobie dowalić. W tym momencie to że padają duzi, Dropbox, pada Yahoo, y, pada T-Mobile to chyba nie jest wczoraj tam 70 parę milionów danych użytkowników wyciekło. To, to już nas nie rusza, to już jest normalne. Dla tego typu firm, dużych, małych, to jest wliczone w koszty. Dla nich taniej jest mieć wyciek niż kombinować zwiększenie bezpieczeństwa swoich chmury, swoich aplikacji. I z tym musimy się pogodzić. I z tym bardzo często mamy do czynienia, pracując w większych lub małych firmach nad bezpieczeństwem. Kiedy Proponujemy, jak możemy podnieść bezpieczeństwo rozwiązania. Jest to lista dosyć kosztownych kroków do podjęcia i zakupów, i do wykonania, i developmentu. No Jest to po prostu drogie, ale żeby to było bezpieczne, trzeba to zrobić. A później możemy popatrzeć na dużych i zobaczyć, że wcale ich tak drogo nie kosztowało nie kosztował taki wyciek. Że w przypadku bycia dużą firmą, nawet netią, to kara od Kyoto specjalnie nie zaszkodzi naszej sytuacji finansowej. Wiesz, to dostaniesz mikrofon, jeśli A co w związku z GDPR-em i karami, które tam są już ustanowione? No to jest 4% dochodu całej grupy. Nie tylko oddziału. Obrotu? Obrotu. Tak, przychodu. Okej, okay, no to jest bardziej dotkliwa kara, jak najbardziej. ale jeszcze nie wiemy jak te kary znaczy wiemy jakie są wartości natomiast jeszcze nikt nie dostał tą karą prawda nie wiemy jakie będzie postępowanie w... Oczywiście w maju 2018, 20 któregoś. Ale jak to postępowanie będzie wyglądało, jak będą wyglądały rozmowy z GIODO, jak będzie wyglądała kontrola GIODO i poszczególne kary, jeszcze trzeba zobaczyć. Pamiętaj, że y, nasza jakby ustawa związana z, z GDPR-em albo z RODO y, pierwszy projekt chyba jest sprzed miesiąca, jeszcze są jego konsultacje. Nie? Znaczy, możliwe, tego, tego terminu nawet nie znam. Także krótko mówiąc i podsumowując tę dyskusję, mówimy o rozwiązaniu, które może być bardzo dotkliwe, ale dopiero nastąpi. I jeszcze nie wiemy, jak będzie egzekwowane. Ale z drugiej strony, wróćmy do tej naszej NETI. Firma, która padła przez nieostrożność kogoś z księgowości. I w tym momencie, karanie firmy oczywiście jest jak najbardziej zasadne, no mieli bardzo duży wyciek. Ale z drugiej strony, co taka firma może zrobić, poza jeszcze większą edukacją swoich pracowników i to na najniższych szczeblach żeby podnieść swoje bezpieczeństwo, to jest naprawdę ciężka praca u podstaw, to nie jest poprawienie bezpieczeństwa pięciu serwerów na krzyż. To są naprawdę duże rzeczy, o których tutaj mówimy o bardzo dużej korporacji, gdzie wprowadzenie czegoś takiego jak, nie wiem, od teraz blokujemy wszystkie załączniki PDF, doki może być bardzo bolesne, szczególnie w księgowości, ale w mniejszych może być prościej. Od dzisiaj, od dzisiaj, nie wiem, pobieramy pliki tylko z naszych chmury, od dzisiaj y, cały ruch pocztowy przechodzi jeszcze przez dodatkowy serwer antywirusowy. E, to może podnieść bezpieczeństwo, ale no dalej, jeśli wylądujemy na jakimś adresie, gdzie musimy wypełnić formularz, a są też organizacje pozarządowe, które na przykład mało nie straciły dużej ilości pieniędzy, bo składając wnioski o dofinansowanie czy o jakieś granty, e, trafiły na stronę. Która była bliźniaczo podobna do strony e, danej jednostki do składania wniosków. I zdążyli wypełnić cały formularz, i dopiero przy potwierdzeniu zgód, tam było dodatkowe okienko, którego się nie spodziewali: że muszą jeszcze w przypadku otrzymania grantu e, zapłacić chyba nie wiem, 10% tego grantu firmie zewnętrznej za to, że ona się stara o ten wniosek za nich. I naprawdę niewiele brakowało, żeby coś takiego zrobili, żeby zaznaczyli też to z przyzwyczajeniem, bo przecież zgody to zgody. I lecimy dalej, składamy wniosek. I w tym momencie, zamiast zgłosić bezpośrednio się do ciała, które przyznaje granty, zgłosiliby się do firmy, która zrobiłaby to za nich. jeszcze musieliby im za to zapłacić. I firma się z tym nie afiszowała. Naprawdę, jak pokazywali mi te strony, one były do siebie bliźniaczo podobne. Naprawdę się niewiele różniły. Więc są to rzeczy, z którymi, z którymi mamy do czynienia na co dzień i które stają się coraz boleśniejsze, tak, no bo akurat ta organizacja się, się zorientowała, ta osoba się zorientowała, a przecież w przypadku składania wniosku to jednak musi się zorientować osoba, która już coś może, która może złożyć wniosek, która ewentualnie może dokonać opłaty, raczej osoba ważna w organizacji. Jeśli tam padają tacy ludzie, to co jeszcze, kogo jeszcze możemy edukować, coś co możemy zrobić, tak, to już w tym momencie naprawdę miesiąc o usługach musimy dbać o to, żeby to było maksymalnie niemożliwe do podrobienia, i musimy wyciągać w zasadzie cały arsenał, jaki nam może przyjść do głowy dopiero, bo tych rozwiązań, takich od ręki, które są dobre, mamy mało, bo już zielona kódeczka to też nie jest sposób potwierdzenia naszej tożsamości. W tym momencie przez zieloną kódeczkę. Akurat, może Internet Explorer nie jest najlepszą przeglądarką żeby Wam to pokazać. Czy mam tutaj Chroma albo Firefoxa? Jest. Zielona kółdeczka jest dla nas już jak najmniejszym zabezpieczeniem, bo pójdziemy na przykład do siedziby Orange, czy w zasadzie do większości firm. Przecież w tym momencie jest zakup oprogramowania, a przede wszystkim sprzętu, Nie wiem, jakieś są fortinety, fortigate i to akurat tam przykład jednej firmy. Tych firm jest znacznie więcej, ale możemy za 30 tysięcy w naszej firmie postawić klocek, który jest w zasadzie bezobsługowy, obsługuje sieć wewnętrzną, obsługuje cały ruch i zabezpiecza naszych użytkowników. Ale też, kiedy rozwiniemy taką kółeczkę, Ciach, proszę rozwinąć. To nie ma, no tutaj w ogóle już jest ciężko. No ale to wyświetlmy z badań o bezpieczeństwie. Słucham? No właśnie nie mam go na tej nie mam go na tym komputerze, na no to najmniejszy ten. Więc to też jest duży problem. Mamy to w Firefoxie, wszystko fajnie, bo nam się wyświetli, kto wystawił certyfikat. Tu musimy troszkę bardziej pokombinować. Znowu kiepski problem ze strony UX-UI. No ale mamy informację, kto wydał certyfikat. Jakbyśmy poszli do Orange'a, poszlibyśmy do firmy, która ma tego typu oprogramowanie. Nie zobaczymy tutaj firmy czy strony, dla której byłoby to, byłoby to wystawione, tylko, był, tylko byłby podstawiony certyfikat, który oczywiście też daje zieloną chudeczkę. Lecen krypt jest super dla nas, ale to jest taki nóż, którym zarówno możemy sobie posmarować masło czy ukryć sobie mięso i zjeść fajny obiad, ale możemy też tym nożem zamić, tak? To, to dokładnie tak samo, to nie jest złe narzędzie na zasadzie, że nóż jest zły, to jest na zasadzie, że można to wykorzystać do złych celów i bardzo często to robią. Ludzie się przyzwyczaili do zielonej kudeczki, stawiamy usługę, generujemy certyfikat i mamy podstawioną stronę Google Docsów, która po takim kliknięciu dalej da nam zieloną kudeczkę. Zaloguj się. Zwracanie uwagi na to już jest w zasadzie bez sensu. Także musimy naprawdę kombinować i naprawdę szukać, szczególnie my, jako ludzie związani z bezpieczeństwem. E, mając do czynienia w zespołach, w których na przykład mamy przekrój ludzi od designera e, po dewelopera, musimy szukać tego, zwracać na to uwagę, kombinować, jak to zrobić. Aby chociażby nasza mama czy nasz tata nie kliknęli w coś, co może i nas dotknąć finalnie. Idziemy dalej, 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 dalej. dalej. Mamy tę aplikację mamy te domyślne ustawienia. Jest jeszcze taki fajny pomysł, pierwsze hasło, który dostajemy. Nie wiem, kupiliśmy nowy router, kupiliśmy kamerę. O tym mówiliśmy w marcu tego roku na Warszawskich Dniach Informatyki, że w tym momencie. Jeśli kupujemy kamerkę internetową, taką do monitoringu, którą możemy sobie przeglądać na telefonie, trzeba mniej niż 65 sekund, żeby została schakowana, jeśli nie opuścimy z domyślnym hasłem, bez zmiany tego hasła. I to się dzieje z automatu, to już są całe roboty, które chodzą, skanują i to robią. Więc pierwsze hasło, ok, fajnie, ale musi być mądrze zrobione. Musi być tak, że przy pierwszym uruchomieniu, na przykład, nie wiem, kupujemy router, kupujemy kamerkę. Które my wypuściliśmy, czy wypuszczając jakieś smart urządzenia jako startup, to nie połączy się z internetem, to nie pozwoli nic zrobić, dopóki nie wprowadzimy nowego hasła, które jest inne niż to na pudełku. Czy możemy go użyć do pierwszego logowania, ale jakiekolwiek możliwości korzystania z usługi, dopiero po wymyśleniu własnego nowego hasła. Bo jeśli tego nie robimy, to możemy skończyć jakieś PC. To jest jedna z wielu stron. Są aplikacje, już w Play Store nie ma, no ale nie trzeba daleko szukać, żeby mieć aplikację mobilną, która pozwoli hakować więc najbliżej dostępnych sieci UPC w Warszawie, czy tutaj, gdzie stoimy. Bo bardzo łatwo jest odgadnąć ciągle zmieniany klucz, za pomocą którego generują te nazwy i jakie hasło może być do tego przypisane, a 90% użytkowników tego nie zmieni. I w ten sposób będziemy badali z naszymi aplikacjami i usługami. I to w zasadzie można nazwać ogólnie pojętym designem naszego naszego rozwiązania. Mówię, że może też dobrze było trzeba zmieniać na przykład w przypadku routerów też nazwę sieci, bo dobra zmieniłeś hasło, ale z drugiej strony wiesz, że to UPC, więc od razu wie, że mają takie routery i może to są inne podatności. Tak. No wiem, właśnie chodzi o operatorów, żeby mogli żeby wymuszali na użytkowniku, oprócz zmiany hasła też i zmiany SIDA na coś, nie wiem, moja mama lubi koty, no nie wiem, no, na tej zasadzie nie. Tak, no, no, tutaj mamy znowu takie kłócenie się podejścia UX-owego. Tak Z czego wynika to, że mamy domyślne hasło, mamy domyślne nazwy sieci i to się wydaje bezpieczne, bo użytkownicy i tak tego nie robili, dostawali hasło admin-admin przez długie lata i, no, i dalej nie chcą tego robić. Jak można to wymóc? Można zablokować wszelkie dostępy, dopóki się nie zmieni tych podstawowych danych. Ale w tym wypadku w zasadzie mówię to do Was, dlatego że prędzej wylądujecie jako specjaliści od bezpieczeństwa, nie wiem, w UPC czy w innej firmie i będziecie w stanie to wprowadzić. I my pójdziemy, zrobimy prezentację dla UPC i oni to zmienią. Jakbyś podał mikrofon. No okej, okay, ale jak ktoś ma 80 lat i wymagasz od niego zmiany nazwy sieci czy hasła, to może nie wyjść, tak? No w tym wypadku masz też ewentualnie, wydaje mi się, że w większości przypadków, kiedy przychodzi do ciebie firma i zakłada ci internet, to jest technik, który będzie to robił za ciebie, czy on ci o to, nie wiem, albo ci powie i da ci nowe dane, które, które się nie pokrywają, i da Ci je na kartce sobie zapiszesz. Więc myślę, że problem 80-letniej 80 osoby trochę znika, bo ten technik zawsze tam jest i asystuje przy uruchomieniu. Więc to też no to taki podstawowy UX dostania internetu od, yy, od providera Tak, przychodzi technik, instaluje, zmienili, zmienilibyśmy te dane albo sami, albo z technikiem yy, i już bylibyśmy znacznie bezpieczniejsi. Już nie bylibyśmy w ogóle podatni na to praktycznie. Yy, oczywiście dalej są podatności, ale to już jest hakowanie. To już nie jest UX, tak? to już ktoś musi postarać yy, wybadać, jaki mamy router, czy wiedzieć, jaki mamy router i próbować znaleźć dziurę i to zrobić, ale no, na no to za dużo nie poradzimy. Yy, ale to jest akurat no to jest rzecz ciężka do zmiany ale dużo prostsze nie wiem my będziemy teraz pracowali nad tym żeby wypuścić startup który zrobi coś fajnego nie ma dodatkową aplikację czy kolejny smart vibrator, czy inne tego typu rzeczy czy kolejny smart odkurzacz który będzie sobie jeździł i odkurzał. i musimy myśleć o takich rzeczach kiedy ma się podłączyć do internetu nie powinno pozwalać na podłączenie się bez zmiany podstawowych danych bo inaczej po prostu padnie. Mieliśmy Miraja, nie wiem czy słyszeliście, nie słyszeliście o tym, bo obstawiam, że czytacie te wszystkie strony o bezpieczeństwie. To dokładnie tak padało. A pomyśleniem troszkę wcześniej, na wcześniejszym etapie, jesteśmy w stanie takim rzeczom zapobiegać, jako ludzie tworząc rozwiązania. Mamy jeszcze TV i Smart TV. Tutaj w zasadzie całkiem osobny temat w postaci Wikileaksów NSA, CIA i całej reszty, którzy w zasadzie krótka historia. CIA stworzyło i wymogło instalowanie backdoorów i aplikacji podsłuchujących na telewizorach Samsunga. Wikileaks to było, te dane opublikowało, no i mieliśmy duży problem, ponieważ na podstawie tego mieliśmy ataki, które dotykały. To oczywiście tam telewizory to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego. Tych aplikacji szpiegujących, hakujących, łamiących hasło było znacznie więcej. No, i to były te, ten miesiąc, te tygodnie, kiedy padały szpitale Wielkiej Brytanii, kiedy dostało się chyba FedExowi, dostało się całej masie firm, które zaczęły dostawać się na somewhere'em. Przerabianym na podstawie tego, co wyszło z WikiLeaks, co zostało opracowane na zlecenie CIA. Byli ludzie, którzy próbowali to. że Pierwsze, największe rozwalenie tego, tego ataku to było ile dobrze pamiętam, jaki specjalista bezpieczeństwa znalazł kill switcha w postaci tego, że, że ransom od, odwoływał się do domeny i jeśli ona nie istniała, to działał, więc on po prostu tę domenę kupił i tylko patrzył ile jest uderzeń w tę domenę i udało mu się powstrzymać pierwszą falę ataku. Czy już mi się kończy czas? Okej. Okay. I powstrzymał pierwszą falę ataku. No ale potem, ponieważ kod był już otwarty, no to pojawiły się kolejne modyfikacje i jest coraz ciężej. Nieraz się zdarzało tak, że jeszcze w czerwcu siedziałem... W ciągu w knajpie i około 15 pojawia się 10-15 osób, zamawiają bardzo dużo piwa, bo powiedzieli im, że dostali na samem i mają iść do domu. A pracowali w Warsaw Spajerze. Więc wydawało się, że firma, którą stać na to, żeby bezpieczeństwo było całkiem spore. No ale tutaj mamy problem takiego urządzenia wbudowanego, które stoi prawie u każdego w domu. Tutaj problem polegał na tym, że ten telewizor, mimo tego, że był wyłączony, to znaczy. Wyświetlał nam w tym miejscu czerwoną lampkę, której spodziewamy się wszyscy. Cały czas nagrywał wszystko, co się dzieje, i transmitował do internetu. Bardzo nieśmiało. Samsung próbował poinformować o tym użytkowników wcześniej, na ile prawnie mógł, i wypuścił aktualizację, ile dobrze pamiętam, polityki bezpieczeństwa, związanej z telewizorami, w której zaznaczał, że dobrze jest nie odbywać prywatnych rozmów w obecności telewizora Samsunga. Ich problem polegał na tym, że kiedy przychodzi do nich NSA, CIA i tak dalej, to dostają dokument, w ramach którego wy nam udostępnijcie wszystko i zróbcie, co my chcemy, żebyście zrobili, ale nie wolno wam o tym powiedzieć, więc szukali jakiegoś tam obejścia. Eee, no ale to oczywiście nie wystarczono, bo kto czyta politykę bezpieczeństwa? Trochę było newsów na ten temat, bo bo ktoś tam się doczytał i to znalazł, ale to dalej było bardzo mało. To nie jest coś, co znajdziemy na stronie głównej onetu, taki news. Eee, także mamy Wikileaks i mamy CIA. Duży problem z usunięciem tego jest taki, że żeby, nie wiem, rozwalić tego ransoma, najprościej byłoby się jej, które to wytworzyło, czy na, na zlecenie, którego zostało to stworzone, e, opublikowało jakąś formę łatki na systemy, czy, czy jakąś formę aktualizacji, która pozwoli im rozszyfrować tego ransoma. Ale oni nie mogą tego zrobić, bo wtedy by się oficjalnie przyznali, że to od nich. A oni temu zaprzeczają i zaprzeczać będą do, do usunętej śmierci. Także bardzo często też w przypadku... Rozwiązań, które lądują na naszych komputerach, na naszych telewizorach, w naszych domach, w naszych mieszkaniach. W przypadku pojawienia się zagrożenia, w zasadzie jesteśmy zdani na łaskę dosyć sporej polityki, z którą za wiele nie zrobimy. I tutaj też w zasadzie można po prostu się zastanawiać, to jest bardziej zwrócenie uwagi na problem. Zastanawiać się, jak to zrobić, żeby tego typu urządzenia w jakiś inny sposób mogły sygnalizować, że są wyłączone albo w jaki sposób takie urządzenie może być wytworzone żeby użytkownik był bardziej świadom kiedy coś się z nim dzieje kiedy jest instalowane jakieś nowe oprogramowanie nowa aktualizacja jak to zrobić żeby zainstalowanie aktualizacji. To, to jest mega ciężkie. Jak to zrobić żeby zainstalować użytkownikowi aktualizację szczególnie większą i tak go poinformować żeby on to przeczytał. Co tam się mogło zmienić. <słyski> no. Tak, włącznik, włącznik 01, tak, to też byłaby jakaś opcja. Może quiz robić na zasadzie, nie, o, nie odpowiesz, to nie obejrzysz sobie filmu, tak, albo coś. Jeśli... I powiem ci, że rzeczami wyobraźni zobaczyłem użytkowników takich, którzy, nie wiem, przychodzą po ciężkich dniach pracy i po prostu wywalają taki telewizor przez okno. Idziesz ulicą i tylko te telewizory, które tak lecą przez, ten, przez okno. To, co tutaj kolega zaproponował, już kiedyś istniało. Jeżeli grało się chociażby w oryginalne gierki na Amigę, to tam trzeba było na przykład wpisać konkretne słowo z konkretnej strony instrukcji obsługi. Mm -hmm. Więc to już działało, więc można iść tak. w tę stronę. No to takie, takie zaserwowanie podróży sentymentalnej, tak. W formie gierki. Może, może ewentualnie <laughs> jest trochę dalej to, co mamy, kiedy na chromie nam się wyświetli. E Kiedy nam się na chromie wyświetlała, niech nie mamy internetu ta gierka z dinozaurem, który skacze bez kaktusu. Może to można by jakoś wykorzystać, żeby przenieść rzutko, nikt się nie znosił, tylko przeskoczanie na aktualizację. Zmieniło się to, zainstalowaliśmy to, podnieśliśmy bezpieczeństwo tutaj. No, może to po prostu trzeba myśleć i kombinować, i mamy, mamy na to mało rozwiązań. Znowu nie mogę uruchomić prezentacji. Shift w 5 Shift of 5. Dobra. Dostaniesz mikrofon. Ja mam pytanie, jak ubić taki ruch z telewizora Samsunga? Bo no, przyznam się, że ja, mój telewizor nie jest smart, nie jest podłączony, ale jakbym, powiedzmy, chciał, nie wiem, filmy z YouTube'a oglądać, to wiadomo, że oprócz YouTube'a jest tam 15 różnych CDN-ów, jakieś inne pierdoły wyskakują, te strony żyją, więc whitelisting nie jest opcją na Firewall'u czy te sygnatury tego ruchu są jakoś wykrywalne, żeby w ogóle je ubić, czy tam jest miliard różnych domen generowanych losowo i nie do wykrycia? Tutaj zderzamy się z problemem HTTPS-a, który oczywiście już nam trochę, trochę psuje szyki w wykrywaniu tego, ale takie rozwiązania, o których mówiłem, które podstawiają swój własny certyfikat, czyli rozszywają SSL-a, który, który wychodzi z naszego internetu, podstawiają swój własny. One pozwalają na takie rzeczy, bo w przypadku takiego rozwiązania, będąc jego administratorem, jesteś w stanie zablokować użytkownikom możliwość wysyłania e, załącznika Messenger'em. Jesteś w stanie e, zablokować użytkownikowi pobieranie obrazków przez Facebooka. Czyli wykryć, jaki to jest rodzaj ruchu. No tak, ale mi chodzi konkretnie o y, ten y, spyware y, od CIA. Na A w tym wypadku tablet. najprawdopodobniej musiałbyś mieć podobne rozwiązanie, które rozszywa pakiety, bo taki ruch raczej się odbywa przez, y, przez HTTPS-a. Sugerowałbym w drugą stronę to znaczy zablokować domeny bo to jest ograniczona liczba domen z którymi to urządzenie się łączy do swoich serwerów kontrolnych. W tym wypadku możemy trafić też na problem który był z aktualizacją Windowsa do dziesiątki. Nie wiem na ile to pamiętacie ale tam były takie Windows 10 jak się instalował już Windowsa 7 to kolejno najpierw Wysyłam tylko powiadomienie, bardzo upierdliwe, ale powiadomienie. Później zaczynał się ten system sam pobierać bez naszej wiedzy. Finalnie gdzieś tam już było tylko jedno potwierdzenie i chciał się zainstalować sam. Co też oczywiście strasznie nam spowalniało system, więc zaczynaliśmy nagle magicznie odczuwać potrzeby aktualizacji do dziesiątki jeszcze bardziej. I powstała też część rozwiązań, które blokowały takie działania Microsoftu, i Microsoft też na to reagował. Pierwszym podstawowym działaniem było oczywiście zablokowanie komunikacji z serwerami kontrolnymi. Co zrobił Microsoft, spowodowało, żeby te serwery też odpowiadały za inne ważne rzeczy w działaniu systemu Microsoft. Więc takie firmy też będą w ten sposób reagowały. No, to było podstawowe tak, działanie, które w że... im marketing, mhm. tak, pszło im możliwość wdrażania darmowego rozwiązania, więc oni reagowali. Aktualizacja Microsoftu szczęśliwie się instalują dużo częściej niż aktualizację softu na telewizorach. Tak. No więc w tym wypadku akurat zmiana takiego, takiego Jest wynika, byłaby, tak by cięższa. No ale podejrzewam, że oni też tak mogą zacząć reagować, jeśli tam się pojawi takie zagrożenie. Szczególnie jeżeli z blacklistujemy serwery, przez które są aktualizacje pobierane. Tak. tak. E, czy jeszcze może macie jakieś pytania do tego, co było do tej pory? Z tyłu poproszę podać mikrofon do tyłu. Bardziej to będzie sceptyczny komentarz. Nie, dzisiaj mi się włączył trochę taki sceptyk. Powiem tak, po pierwsze, z mojego doświadczenia, i to są moje, jakby moje subiektywne, moja subiektywna ocena, opinia. Więc, po pierwsze, technologią nie rozwiążemy problemów socjotechnicznych nigdy. Próbujemy to robić od 20 lat i się nie udaje. I jest to zrozumiałe, dlatego że to są dwie osobne, odrębne domeny. Po drugie próbo, próba zmiany nawyków użytkowników no jest walka z wiatrakami i taką analogią może być wyobraźcie sobie ktoś z was ma samochód tak jedzie do mechanika bo coś w tym samochodzie nie szwankuje no i ten mechanik wam mówi wie pan co no musi pan jak pan tankuje samochód to musi pan stanąć na prawej nodze oprzeć się lewą ręką o samochód prawą załadować pistolet i jeszcze musi Pan mieć zieloną, zieloną koszulkę na sobie, żeby to działało, działało tak jak Pan by chciał. A tak na dodatek, to jest to wina producenta samochodu, że on, ten samochód nie działa. Nikt z nas tego nie będzie robił albo prawie nikt. I z tego wynika też trzeci wniosek, bardzo niepopularny, szczególnie wśród ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, że edukowanie użytkowników nie ma sensu. Albo ma sens do pewnego stopnia i znowu analogia. To jest trochę tak jak w szkole. Dzieciaki się uczą. I nauczyciel jeżeli w, tej, w, tej, w danej klasie jest kilku uczniów, którzy chce się czegoś nauczyć, to tutaj będziemy mieć pozywny, pozytywny efekt nauki, edukacji. Natomiast zdecydowana większość uczniów w tej klasie po prostu nie będą, nie, będą, nie przyswoją sobie tej wiedzy. I dokładnie tak samo jest z, z edukacją użytkowników związaną z bezpieczeństwem. Dla mnie wniosek jest bardzo y, przykry, ale ja już go za, parę lat temu zaakceptowałem, że na to rozwiązania nie ma i trzeba szukać, y, jakby w, w, w ciągu łańcucha ataku, trzeba szukać rozwiązań dalej, a nie, nie martwić się tym, czy użytkownik kliknie phishing, czy zobaczy tą zieloną kurtkę i czy jakaś czerwona lampka się zapali. W jaki sposób byś rozwiązał problem phishingu po stronie dalszej? Yy, to wszystko zależy, ale patrząc z punktu widzenia firmy... Możemy się oprzeć na tym naszym gmailu, jeśli to będzie jakiś yy, pomysł. Naj, Najwięcej ze swoimi klientami jak pracuję, najwięcej, yy, największy nacisk kładę na detekcję. Wczoraj Borys opowiadał o takiej historii, że administratorzy, którzy wykryli phishing, e, napisali jakieś skrypty, które zaczęły tą stronę phishingową dedosować. I na przykład i dla Borysa to było nierozsądne i zgadzam się z nim, natomiast modyfikując tą technikę, można było zrobić coś innego. Ci administratorzy mogli napisać te skrypty i zamiast dedosować, czyli próbować, e, żeby ta strona była nie, niedostępna, mogli załadować fałszywe dane. Do tej strony phishingowej i wtedy fisher nie będzie wiedział, co jest prawdziwe, a co, co fałszywe, podwyższamy automatycznie jego koszt yy, ataku, bo zamiast 20 haseł będzie miał 20 tysięcy i jeżeli będzie zdeterminowany, będzie próbował je spra sprawdzać. Tak? Po naszej stronie, oczywiście można napisać automat, możemy na ten automat reagować, blokując IP-ki po nie wiem, 10 nieprawidłowych hasłach itd, i tak Także.

Dobrze, to jakoś tam nie wiem, może mnie odpowiadając, a bardziej po prostu się odnosząc do tego, co powiedziałeś. To jeszcze jestem po stronie trochę tych ludzi, którzy mają nadzieję do edukacji użytkowników, bo przynajmniej jak, no nie, jak na moje warsztaty przychodzą, to oni często wychodzą najpierw, najpierw są przerażeni przed pierwszą przerwą, i potem dopiero pracujemy nad tym, co zrobić, żeby było trochę lepiej. E, efekt mojego warsztatu z reguły jest taki, że oni wychodzą w miarę spokojnie. Jeśli trafią na jakieś problemy, zawsze mogą napisać i, i jakoś tam możemy różne problemy rozwiązywać. Niezależnie od tego, czy to będą warsztaty dla bibliotekarzy, jak mogą zabezpieczyć korzystanie, z, y, korzystanie dzieciaków w bibliotece szkolnej, y, czy to będą działania organizacji pozarządowej. Y, no wydaje mi się, że bardziej uświadamiając i to rzeczywiście uświadamiając tych, którzy chcą być uświadomieni, a nie wszystkich od góry to do dołu, nie wiem, jak y, religia w szkole. Bo to, to takie rozwiązanie nie wyjdzie. Możemy tylko i wyłącznie starać się spowodować, żeby ludzie chcieli się edukować, a nie żeby byli do tego zmuszani. Bo oczywiście, kiedy zrobisz, nie wiem, dostajesz zlecenie na zrobienie szkolenia dla 200 osób e, na tematy bezpieczeństwa, tak żeby się przestraszyli, to w ogóle nie ma szansy, żeby to wyszło. Masz Cześć. 4 godziny, masz mówić tym, tym ludziom o macie masz ich straszyć, siedzi przed tobą 200 osób i co oni mają z tego? To jest, takie, to jest taka lekcja linii w szkole. Takie rzeczy nie mają sensu. W komentarzu do komentarza, jak można, no. bo z innej praktyki, z kolei wiadomo, że zawsze jest gdzieś poziom, kiedy dalsze zabezpieczenie nie ma sensu, bo firma nie istnieje po to, żeby być superbezpieczna, tylko zabrać kasę. No jak to kosztuje więcej zabezpieczenie niż mm -hmm. straty spowodowane dziurą, to przestajemy zabezpieczać i jest, jest to logiczne. Ale akurat jeśli chodzi o świadomość, zwłaszcza ten przykład księgowości jest dobry, bo przynajmniej tam, gdzie ja pracuję, zwyczaj trafiam na taki zespół, gdzie pani piszą jak na maszynie jeszcze, tam, że klawisze wylatują i ciężko jest im cokolwiek wytłumaczyć, one czasami trzeba im pomóc włączyć ten, ten sprzęt, one totalnie nie wiedzą o co, o co biega, ale no jest jakiś tam poziom szkoleń, zwłaszcza w większej firmie, który ma sens, a potem robimy aktywnie. Największy sukces, tam gdzie pracowałem, miało taka hasło zaproszenie na chyba Facebooka czy LinkedIna przez prezesa fejkowe, no i patrzyliśmy, kto zrobi, kto, kto jak zareaguje. Pokrycie w audycie, audycie kliknić było 100%, jakby największy su sukces był u nas, ale później już kolejne jakby poziomy, czy kolejne edycje tego samego ćwiczenia, już było coraz lepiej. Już coraz mniej ludzi klikało, coraz więcej zgłaszało i słuchajcie, to jest taki, jakiś bullshit, sprawdźcie co to jest. No i to działa, nawet taka pani właśnie z dzisiaj z panią Krysią, nie ubliżając tu nikomu, leciały do nas, bo ja tu mam takie dziwne, a poprzednie rzeczy mi jak kliknęłam, nie? Mhm. Więc, jak ktoś się uweźmie, no to, no to wejdzie, ale da się ten poziom zespół obniżyć takiego poziomu, że tak przypadkiem, no to, to jak się trafi, to będzie znaczył że faktycznie duży pech, a nie, że gdzieś daliśmy ciała. Mhm. Tak. To może jeszcze tak kolejnym komentarzem do ko okay. komentarza. Z doświadczenia mogę powiedzieć jedno: to będzie trochę chamski i może wulgarny, no ale po prostu niektórzy ludzie to debile, no i tego nie przeskoczymy. A propos pani Krysi, mój kolega kiedyś powiedział, że w jednej firmie można pracować na jednym stanowisku ja maksymalnie. Że to w jednej firmie czy na jednym stanowisku można pracować maksymalnie 5 lat i trzeba po prostu ją zmienić, bo ludzie się wypalają i tak dalej. Może po, powiedzmy to nie jest kwestia tego, że my nie zabezpieczamy, tylko po prostu ludzi, że trzymają ludzi na niewłaściwych miejscach i po prostu za długo. To też jest jedna z opcji. No bo tak, powiedzmy taka pani Krysia, czy jakiś pan kierownik, który od 30 lat pełni to samo funkcję, on po, powiedzmy kierownik, y, taki już teraz, około 60, on ma za przeproszeniem wywalony na wszystko, robi to 30 lat i twierdzi, że on to robi zawsze najlepiej, prawda? No i takie osoby, no sorry, ale nie wyedukujemy. No tak, no, gorzej będzie w przypadku kierowników z nie wiem, firmami rodzinnymi, tak, czy państwowymi, bo tam znaczy w państwowych już bardziej wymagają te zmiany w miarę. Firmy rodzinne, to tutaj byłby duży problem, czy jakieś takie, tego typu korporacje. Jeszcze jeden komentarz, czy te Tak, mam komentarz w sumie do dwóch komentarzy. Odnośnie szkolenia, to może jest tak, że ze szkoleniem ludzi jest dokładnie tak samo jak ze szkoleniem dzieci, czy nas samych, jak się uczymy. Jeżeli uczymy się czegoś i tego nie wykorzystujemy, to o tym po prostu zapominamy i mhm. ludzie zapomnią o bezpieczeństwie dokładnie tak samo. Tak więc ważne jest, żeby powtarzać materiał, bo to jest ważne, czyli uczyć jak najwięcej, ile się da, I oczywiście wiadomo, jak to jest, jeżeli to jest opłacalne. I dwa. Trzeba, mieć, trzeba dawać tak jak w szkołach czy gdzieś zadania praktyczne, czyli dawać im możliwość wykorzystania tej wiedzy, której się nauczyli, czyli zrobić testy, nie wejść do budynku za kimś, wyciągnąć coś z drukarki, wysłać jakieś maile phishingowe. Na, na ludzi to działa i to faktycznie działa. Odnośnie y, pani Kryści i właśnie komentarzy, że ludzie są debilami. No okej, okay, dobra, załóżmy, że jest, ludzie mają jakieś ograniczenia. No i y, dla takich ludzi, na przykład, idealnym rozwiązaniem są, nie wiem, czy widzieliście y, szkolenia Borysa. Bo ich szkolenia, ja, ja, ja puściłem to u mnie w firmie, tak, wypuściłem ten program, cisnąłem ludzi, żeby przez cały rok robili te szkolenia, bo tam co miesiąc mieli nową lekcję, tam jest sześć lekcji. Powiem wam, że ludzie tacy właśnie, dokładnie tacy typu pani Krysia, przychodzili do mnie i powiedzieli: Boże, nie wiedziałam o tym, a to jest takie fajne, i teraz idę i mężowi mówię, jak ma hasło ustawić. No, to, to, to działa. Tam są rysunki, są proste rzeczy, i, i, i wydaje mi się, że Bory właśnie przemyślał, jak zrobić to szkolenie, właśnie, żeby do, do tego, tego się trafiło. Ja w stanie edukować użytkowników u podstaw, tak, żeby to miało sens. Dojra. żeby skutkowało. Jeszcze komentarz do komentarza, do do a w zasadzie odpowiedź tak, na komentarze. Nie, myślę, że, że bardzo krótko. Powtórzę, bo tutaj się odniosę do, do tego powtarzania cyklicznego i że, że się pojawiają lepsze wyniki. Więc powtórzę swoją tezę z wczoraj, że łatwiej jest oczywiście zabezpieczyć małą firmę, która ma 100 osób, niż taką, która ma 100 tysięcy osób. Nawet jeżeli ta firma mała nie ma żadnych pieniędzy, ale zdeterminowanego administratora. I to też znano z autopsji. Po prostu znacznie trudniej się było dostać do firmy, która miała paranoidalnego, no, naprawdę paranoika, jeżeli chodzi o IT, niż firmę, firmę w której pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób. To samo będzie z programami, i tutaj, to tutaj, o czym Ty mówiłeś, programy edukacyjne przez praktykę, wszystko no mówię, tylko że skala zabija. Tak? Zrób, zrób to zadania fizyczne dla dziesięciu tysięcy osób. To, o czym ja chciałem, i zawsze to powtarzam swoim klientom, że bezpieczeństwo składa się z trzech procesów de facto, to jest protection, na czym się niestety wszyscy, wszyscy się skupiają, łącznie z backhunterami i tak dalej. Ale są jeszcze dwa elementy detection i response. I to są właśnie na te dwa procesy najbardziej, najbardziej cierpią, a na tych powinniśmy bardzo, przynajmniej tyle samo czasu spędzać. Jak na y, paczowaniu zmiany haseł, polityce, edukowaniu użytkowników, i tak dalej. Tak, tak i tak dalej. Dobra. Dzięki. To w takim razie bardzo Wam dziękuję za komentarze, odpowiedzi do komentarzy i, odpo i odpowiedzi na komentarze. Z mojej strony koniec, bo już czas się skończył, także ostatnie zdanie. Dużo pracy jest przed nami, jeszcze więcej pracy koncepcyjnej musimy dopiero wykonać, tak? bo możemy godzinami szukać i znajdować kolejne przykłady, gdzie padamy na etapie designu, a można było to zrobić lepiej. Także bardzo wam dziękuję za uwagę. W razie czego jeszcze jakąś tam chwilę na pewno tutaj będę trochę jestem chory, więc raczej będę się stąd zwijał. Możecie do mnie pisać imię i do zobaczenia. Mam nadzieję za rok.